Kiedy siedziałem w taksówce wiozącej mnie z lotniska Juarez, nie miałem jeszcze pojęcia, jakie kulinarne przygody mnie tu spotkają. Ale już widok ulicy z okna samochodu połączony z ostrym zapachem i temperaturą tego miasta wywoływały fale czystej podjarki. Ale Meksyk. Donde sea papi boy, donde quiero con cualquiera, donde sea papi boy, donde quiero con cualquiera, donde sea papi boy. Nazywam się Kacper Zalcman, jestem profesjonalnym grillmasterem, a w wolnych chwilach podróżuję po świecie, szukając prawdziwego jedzenia zrobionego na ogniu. Nie wiem, czy może być coś bardziej meksykańskiego od taco, czyli placek kukurydziany z mięsem, z sosami i z warzywami. Tylko że u nas tacosy są po prostu z mięsem. Zazwyczaj to jest jakaś szarpana wieprzowina, wołowina, kurczak. A w Meksyku w tacosach ląduje absolutnie wszystko. Jeżeli kupujemy tacosy takie, jak tutaj Meksykanie kupują na ulicy, to tam są jelita, tam są kiełbasy, tam są warzywa, tam są piękne rzeczy. Zobaczmy, co Meksykanie wkładają do tacosów. Stoisk z tacosami nie trzeba szukać. One są wszędzie. Każde jest wyposażone w jakąś płytę do grzania placków i mięsa, mocno wyżłobioną deskę do siekania towaru i oczywiście kilka sals do wyboru. Często podanych bezpośrednio z moździerza, w którym były utarte. Po prostu podchodzisz, mówisz ile czego, con vitaminas, czyli z cebulą i kolendrą albo bez, a następnie sam wlewasz sobie wybrane salsy. Salsa verde z ziół i awokado, pico de gallo z pomidorów albo ostre zajzajery z papryczek o różnych ostrościach. Nie próbuj płacić od razu, tam nie ma tego w zwyczaju. Usiądź, zjedz, zamów jeszcze dwa albo trzy tacosy, odpocznij, jeszcze jednego i dopiero wtedy podchodzisz do kasy i płacisz. Zacznijmy prosto. Tacos z kiełbasą. No oczywiście tacosy z kiełbasą to też jest zupełnie normalna rzecz tutaj. To jest akurat chorizo, wiadomo skąd się wzięło chorizo w tym kraju, z hiszpańskich stron. Natomiast obczajcie jeszcze inną kiełbasę, którą znalazłem tutaj. Zajebista. Tutaj mamy kiełbasę, która się nazywa longanica. Jest to wieprzowa kiełbasa, robiona z dużych kawałków wieprzowiny. Sprawdźmy jak to smakuje. Jest to pikante? No. Jest to pikante? No, no jest to pikante. Dołożyłem pikantnej salsy. O, muy picante. Rico, pero rico. Sama kiełbona. Też jest trochę pikantna. Zajebiste. Kiełbasa była pyszna. Dostałem też darmową próbkę taco z wołowiną. Nie chciałem obrażać kucharzy, więc zjadłem, ale wy wiecie doskonale, że nie pojechałem tam, żeby jeść steki. W tym temacie Meksykanie nie są w stanie mnie zaskoczyć. Muy rico. Zjadłem longanisę i ruszyłem dalej. Chorizo verde. Jak już mówimy o tacosach z kiełbasą, to musiałem spróbować tacosa z chorizo verde, czyli chorizo, w którym jest kolendra, natka pietruszki i chili. Tak, ja wiem jak wygląda zielona kiełbasa. Uwierzcie mi, chorizo verde jest przepyszne. Ej, widzicie to? Do tacosa dodają frytki. Gracias. De nada. ¿Cuánto cuesta? 25. W tym momencie zorientowałem się, że nie mam grosza. Kartą na ulicy nie zapłacisz. Jestem największym przypałowcem w całym Meksyku. Kupiłem sobie właśnie tacosa, nie mając pieniędzy w ogóle. Bo dostałem go za darmo od tego miłego pana tam. Bo jestem z kraju Lewandowskiego i papieża i w ogóle masz jedz, biedny Polaku. Siara jak 150. Prawda jest taka, że zazwyczaj Meksykanie są ekstremalnie mili dla gringos, czyli dla białych.
Naprawdę, dostałem dużo darmowego jedzenia w trakcie tego wyjazdu, chociaż wiecie, że to w ogóle nie było potrzebne. Ten kraj jest tani dla Europejczyka. Ruszyło mnie sumienie. Jednak odnalazłem złotówki w portfelu. Muchas gracias. Este es 100 pesos. Ah, sí, sí. Ale tak przy okazji, bardzo polecam tego pana i jego tacosy. Muchas gracias. Bye bye. Muy rico. Król kurwa obciachu w Meksyku. O, to ja. A najlepsze jest to, że to wszystko wydarzyło się w dzielnicy, przed którą wszyscy mnie tutaj przestrzegali. Doktores. Niechcący zaszedłem do najbardziej shady części Ciudad de Mexico i wydymałem takosiarza na taco. Kurwa Polak przyjechał. Moronga. Kolejne ciekawe takosy zjadłem na obskurnym bazarze w Mexico City. Merced. Był naprawdę biedny i brudny. Typowo meksykański. Nie dla turystów szukających skorpiona w czekoladzie, ale już świerszcze i jelita z kurczaka można było tam zjeść. Co oczywiście zrobiłem, o tym opowiem w innym odcinku. Dziś popatrzcie na taco z moronga, czyli meksykańską kaszanką. Oto mój stolik. Oto moja restauracja. Oto mój kucharz. Taco de moronga. Pan ma tacosy z kaszanką. Moronga to jest kaszanka. No to chyba muszę zjeść znowu. Moronga, rellena. Dos tacos a moronga, por favor. Dos tacos. No dobra, to bierzemy się za jedzenie. Jeżdżam w tacosy z kaszanką. Moronga, dużo salsy, dużo wszystkiego, jak to w Meksyku. Powiem szczerze, już mam trochę dosyć jedzenia. Samej morongi spróbuję. Czy zjadłem właśnie moją ulubioną kaszankę na świecie? Przepyszna. Nie wiem, jak mi to tu jest. Kaktusa dołożyłem i salsę z pomidorów i dużo jakiejś cebuli pokrojonej. Pyszne rzeczy. Muy rico. To wszystko wydarzyło się pierwszego dnia do godziny 12. Poza tymi tacosami miałem jeszcze kilka innych dań już zaliczonych. Może zróbmy chwilę przerwy na krótką lekcję historii. Taco jako danie to jest doskonały pretekst do lekcji historii. Otóż, zwróćcie uwagę na to, że jest to połączenie tego, co było przed przybyciem Hernana Cortesa i jego kumpli, bo w Meksyku kukurydza i placki robione z kukurydzy były zawsze. I jest to połączenie z tym, co przywieźli ze sobą Hiszpanie, bo Hiszpanie przywieźli mięso tak naprawdę. Wcześniej Meksykanie jedli albo wegetariańskie rzeczy, a jeżeli już jedli mięso, no to były to na przykład hodowlane psy, jakaś dziczyzna, kaczki, robaki. I to danie jest fantastycznym połączeniem tego, co jest takie antyczne w tym kraju, z tym, co przybyło razem z kulturą hiszpańską. Ale co jest ciekawe, to właśnie to, że w tych tacosach znajduje się absolutnie wszystko, dlatego że tutaj ja mam wrażenie, że jesteśmy w kraju, w którym po prostu dlatego tak się szanuje żywność, bo kurna, jesteśmy na pieprzonej pustyni. I tutaj nie jest łatwo. Tutaj trzeba żreć kaktusy, trzeba żreć robaki, a jak się ma zwierzaka, to się go je absolutnie w całości. Dobra, to zaczynamy hardkory. Od ogona
do mózgu i oka. Wjeżdżają kolejne tacosy. Już nie mam siły za bardzo, ale muszę. Z okiem i z mózgiem świńskim. Do tego wziąłem pastora, ale o tym opowiem w innym odcinku. O, gracias. Ojo, eso, pastor. Ojo, eso, pastor. Gracias. No to jest. Jedziemy. Odrobina ostrego zajzajeru. Odrobina vitaminas. Wjeżdża taco z okiem. Może jeszcze trochę guacamole. Już naprawdę nie mam siły. Oko. Strasznie ostre. Trochę mdłe, bym powiedział. Takie bez smaku. W tej restauracji było dużo więcej ciekawostek, ale już nie miałem na nie siły. Taco z policzkami, językami i wieloma innymi smakołykami. Ale jednak najbardziej urzekło mnie serce. Sercem tej restauracji była jej kuchnia. Uwielbiałem oglądać tych chłopaków przy pracy. We wszystkich takosiarniach Meksyku kucharze uwijali się jak w ukropie. Ten płyn, w którym pływa mięso przeznaczone do takosów, nazywają consommé. Chociaż to nie ma nic wspólnego z klasycznym francuskim esencjonalnym wywarem o tej samej nazwie. To jest po prostu taki towar. Bomba smaku, w której gotowało się całe mięso, a teraz stanowi rzadki sos do ponownego nasączenia każdego takosa przed wydaniem. Kucharze gotują surowe mięso w sosie, z którym właśnie wydają gotowe tacosy. Ktoś z Was ma z tym problem? To zobaczcie następnego tacosa, którego spróbowałem w Cholula. Cholula jest przepiękna i wygląda trochę jak Meksyk z filmu. Kolorowe budynki, graffiti, rozpadające się amerykańskie samochody i pełno ludzi handlujących wszystkim, co się da, a to wszystko skąpane słońcem. Cholula jest bardzo blisko miasta Puebla, z którego pochodzi słynny meksykański sos mole poblano. Tutaj różne wersje tego przysmaku lub same mieszanki przypraw mole można kupić absolutnie wszędzie. Ten sos ma bardzo wiele składników, dużo aromatycznych przypraw, ale też często występuje w nim czekolada. I właśnie tym pachnie całe to miasto. Przyprawami i czekoladą. Mnie najbardziej w Cholula zafascynowało mercado, czyli bazar, ale o tym opowiem w innym odcinku. Dziś pokażę Wam jedno taco zjedzone tam, które trochę zepsuło mi wycieczkę. Wjeżdża kolejne dziwne taco. Orejas. Czyli uszy świńskie. Oczywiście wiecie, o co chodzi. Salsa. Jedna. Jestem w Cholula. Cholula to jest takie miasto bardzo piękne, mocno turystyczne. To pomarańczowe to jest dobry zajzajer. I tutaj postanowiłem spróbować taco z uchem. Ale
nawalił tego ucha. Coś wam powiem szczerze. Coś tu nie siedzi w tym tacosie. Posłuchajcie teraz mojej rady i zapamiętajcie ją do końca życia. Jeżeli jesteście w Meksyku i coś w jedzeniu wam nie siedzi, to nieważne jak jesteście głodni, rzućcie natychmiast to jedzenie i uciekajcie najdalej jak się da. Konkretnie się po tym rozchorowałem. Są rzeczy, których w Meksyku nie byłem w stanie zrozumieć. Na przykład sposobu przechowywania mięsa. I tego. Nie rozumiałem też tego. I jeszcze kilku poważniejszych spraw. Meksyk to kraj, w którym panuje bardzo duże rozwarstwienie społeczne. Mam taki obrazek zakodowany gdzieś w głowie, który widziałem w Mexico City. Facet w garniturze, lekko otyły, stoi z nogą na podnóżku, a u jego stóp drugi facet pucuje mu buty. Obrazek zupełnie normalny tutaj w Meksyku, tutaj wciąż zawód pucy buta funkcjonuje. Co jednak zwróciło moją uwagę, to to, że gość, który stał, miał na twarzy wymalowaną jakąś dumę, jakiś triumf, jakąś dominację. Jemu sprawiało przyjemność to, że on jest właśnie tym człowiekiem, którego buty są pucowane. Jego status, to miało znaczenie w tej sytuacji. I mam wrażenie, że tak naprawdę możliwe, że nikt nie chodzi tam po prostu czyścić sobie butów, tylko po prostu chodzi o potwierdzanie jakiegoś statusu. To jest smutne, znaczy tutaj to widać na każdym kroku, tak? Nie wiem, nawet głupi przykład samochód kontra pieszy. Ten, kto ma samochód, nie wiem, czy to wynika z tego, że po prostu ma pieniądze, tak? Bo ma samochód, czy że jest bardziej niebezpieczny, bo jest szybszy i jest w samochodzie, ale samochody mają pierwszeństwo tutaj. Tutaj trzeba uciekać, jak człowiek idzie pieszo, bo cię rozjadą. Ja wiem, że to są takie banalne przykłady gdzieś tam z życia codziennego, ale nie brakuje też sytuacji bardzo poważnych. Byłem w Mexico City w Dzień Kobiet i tego dnia akurat zebrało się tam bardzo dużo kobiet, które protestowały. One nie świętowały Dnia Kobiet, tylko one protestowały przeciwko sytuacji, która panuje w Meksyku. A mianowicie chodzi o to, że kobiety znikają. Są porywane przez kartele, nie wiadomo co się z nimi dzieje, po prostu jednego dnia są, drugiego dnia ich nie ma. Są trochę traktowane jak przedmiot, kartele dają sobie prawo do tego, żeby je po prostu porywać, zabijać. Nie wiadomo co się z nimi dzieje, z tymi kobietami. Gigantyczny problem, z którym nikt nie chce nic zrobić i dlatego kobiety chciały, żeby właśnie rząd zajął jakieś stanowisko, żeby spróbował to ukrócić, ale rząd, cóż, kartele są niebezpieczne i bardzo bogate i potężne. Rząd woli sobie siedzieć i wykonywać swoją robotę po cichutku, tak jak ten pucybut z początku mojej historii. O czym to gadaliśmy? A, o tacosach. Najbardziej odjechany tacos, jaki udało mi się dotychczas zjeść, to taco de tripa, czyli tacosy z jelitami. Zjadłem to pierwszego dnia, nie mając kamery za sobą. Miejscówka była zaraz obok mojego hotelu. Spałem w dosyć kiepskiej dzielnicy, więc jestem w dosyć kiepskiej dzielnicy, ale musiałem tu wrócić po te tacos. Więc spróbujemy taco de tripa. Te różowe, to są właśnie tripa. Słyszycie ten tłusty, jednostajny beat? Piękna muzyka. To miejsce ma jakiś nieprawdopodobny urok. Kiepska dzielnica, mnóstwo ludzi, jakiś facet zmęczony po pracy, inna kobieta przed pracą, jeszcze inna przyszła z dzieckiem, po prostu stanęli zjeść dobre tacos. Nie wierzcie w to, co się dzieje w centrum miasta. Neony, kawiarnie czy biurowce to tylko lśniąca witryna dla biedy i ciężkiej pracy. Tu jest prawdziwe Ciudad de México.
kierowca autobusu, prostytutka i kieszonkowiec jedzący tacosy z świńskimi jelitami. Dla wielu z nich to jest najlepszy moment tego dnia. Znalazłem sobie tutaj miejsce, żeby przycupnąć. Naprawdę pyszne są te tacosy. Tacosy tripa są bardzo tanie, bo są z tripa. Tutaj kosztują 13 pesos. A 13 pesos, no to nie wiem, ze 3 złote są. Mam wrażenie, że ten temat trochę wymknął mi się spod kontroli. Miało być o tacosach, wyszło trochę o Meksyku, trochę o ludziach, trochę o życiu. No chyba nie spodziewaliście się, że będę tu gadał tylko o żarciu. Kocham jeść, ale uwielbiam też poznawać ludzi i inne kultury. Zasubskrybujcie, bo idzie jeszcze trochę sztosów z Meksyku. Poznałem rodzinę, która co weekend organizuje prawdziwe meksykańskie barbacoa na kilkaset osób. Musicie to zobaczyć. Dobra, jestem tutaj trochę wygrzany, bo to jest naprawdę shady okolica, więc zwijam kamerę i spię.